Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, który nagrywam zaraz po poprzednim, który nagrałem zaraz przed tym, udało nam się zdobyć tą odtrutkę. Kira zajęła się jej daniem dla ludzi Flana i teraz mamy się z nią spotkać, bo zdobyliśmy kolejne tropy na niejaką przeklętą. Tak się ta druidka... O, cześć. Dobra, czekajcie, tutaj trzeba to jakoś sensownie rozwiązać. Zdobyła te tropy, jak mówię. Znaczy my zdobyliśmy tropy na przeklętą, musimy je skonsultować z Kirą, bo nam one niewiele mówią. W każdym razie ta przeklęta miała zrobić jakiś rytuał i niejaka puka, coś jest z tym związane. Nie mam bylego pojęcia, co to ta puka ogólnie i miejmy nadzieję, że nas trochę właśnie nasza towarzyszka oświeci. Tymczasem wyjdźmy tutaj, ona gdzieś tutaj za chwilę. Tak właśnie, dokładnie gdzieś tutaj zaraz ona na nas czeka. Jak chciałem powiedzieć, tylko Eivor mi się wcięła w rozmowę. No dobra, to zobaczmy, gdzie ona dokładnie jest. Okej, gdzieś tutaj. Proszę bardzo. Witaj, moja droga. Czy mogę ściągnąć kapczur? Mogę ściągnąć chyba kapczur na rozmowę z tobą. Has Barath escaped Flan's wrath? He has, and is much relieved. The soldiers are coming back to themselves. What have you learned? The Cursed will perform a sacrificial ritual. Sacrifice? Fae, the Cursed is then a High Druid. I learned that she is. But what does that mean? She wields great power. She will be protected by her acolytes. Not only her acolytes. I also learned the ceremony will be protected by a... what was it? A pook. A pooka? That will be dangerous, but we've no choice. The ritual will likely be held at Carnegan. We must look there. What is a pooka? A kind of animal? A kind of animal? I will explain on the way. Come. No, jestem bardzo ciekaw, co to jest za zwierzę niby. Dobra, przywołajmy wierzcha może. To explain about the pooka. Sure. They were once marvelous creatures. Able to take the forms of any animal. Now, they're dangerous. Is this a jest? Have you no such creatures in Norway? There is Fenrir, wolf to the gods, but he is unusual. Well, pookas are common in Ireland. Pookas? Sacrificial rituals. Is this your world? The children of Danu are an aberration. True pagans oppose them. Flann knows our traditions will disappear without his support. He has pledged not to let that happen. Careful now. Pookas are quick. Search for tracks showing long claws and stay on your guard. No dobra, mamy tutaj już jakiś trop, jak widać. No dobra. There. Tracks. Jakiś wielki niedźwiedź. The pooka! Follow it! Okej, dobra, to nie niedźwiedź, to zdecydowanie jakiś mutant. Bardzo ciekawe, ale dobra, słuchajcie, muszę wykonać szybkie cięcie, także widzimy się za chwilę. No i dobra, moi drodzy, jestem po cięciu, tak więc cóż, gonimy tą całą pukę. Bardzo ciekawe to zwierzę. Coś nadnaturalne, bym powiedział. Tutaj. No dobra, zobaczymy. Because the pooka is in the shape of a wolf just now. Ale co to za zwierzę? Wow, okej, okay. No bardzo dziwnie wygląda. Jakby wiecie, no jakiś zmutowany osobnik po prostu. Tam jest na górze, okej. Okay. Nie mogę się przyjrzeć, cholera, bo ucieka bardzo sprawnie przed nami. O, dobra, zaczną się zaraz halucyny. To niedobrze. O, Kira, co ty tu robisz? What the fuck? This fog enters into my head. Mine as well. To za chwilę się zaczną fajne rzeczy. Ta puka zacznie się pewnie jakoś transformować i tak dalej. No dobra, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że uda nam się ją pokonać. Did the wolf speak? Proszę, mamy coś, co wygląda jak leszy, oczywiście. Duch lasu. Niby wilk przemówił, żebyśmy dalej nie szli, ale oczywiście idziemy. Musimy.
Zapewne czeka nas walka, znając życie na końcu. O, możemy coś zbadać, okej. I proszę bardzo, mamy wilkołaka. Pukę w formie wilkołaka. O, całkiem dojebany przeciwnik, trzeba przyznać. Te wilkołaki ogólnie są mocne, a to jest jeszcze puka. Czyli jakiś taki chyba bardziej dojebany wilkołak. Na to by wychodziło, a ja nie mogę trafić w nóżkę. Chyba, wiecie co, zmienię sobie łuk na lekki, bo chyba mogę w trakcie walki, nie? Bo z tego się ciężko strzela. A, nie mogę w trakcie walki, co? Szkoda. Dobra, to uważajmy w takim razie. O, okej. Okay. Się przetransformował. A, i ucieka dalej, okej. Okay. Słychać jakieś inkantacje. O, okej, mamy już jakichś wisielców w dużej ilości. No dobra. Więc chodźmy przed siebie ogólnie. I zobaczymy, będziemy musieli ten rytuał powstrzymać. Okej, mamy druidów. Gdzie ty, Kira, pobiegłaś? Okej, gdzieś tutaj na górę. Chodźmy za nią. No dobra. Mamy obszar likwidacji, likwiduj kultystów. Jak rozumiem, mamy zabić wszystkich. Ale może zacznijmy od arcykapłanki. Gdzie ona jest? Która z nich to jest ta arcykapłanka? Nie ma jej gdzieś tutaj chyba. Mamy tylko obszar likwidacji. Dobra, to zacznijmy coś tutaj działać, nie? W takim razie. O, wow, co ciekawe, to nawet wyszło po cichu. To oczywiście nie wyjdzie po cichu. Walczymy. Au. Puka mnie mocno trafiła. Gdzie jest ta nasza druidka, arcydruidka? Bo nie widzę. Ogólnie. Nie wiem, która to... A, to ty jesteś, tak? Szkoda, mogłem na ciebie jednak zaskoczyć po cichu, ale dobra. Nie wyszło. Zabijmy ją szybko. Okej, dobra, padła. Muszę ją chyba dobić tylko. Au. No chodź, dobijmy ją. Nie tutaj. Fuck, no i puka mnie złapała. Aui, o kurde, mać, za pół HP. Masakra. Dobra. Aha, ja ją muszę pewnie dobić jakoś poza walką po prostu przy cutscence. Dobra, szybko, pukę pokonajmy. Ogólnie. W tym momencie, au. Może trochę podleczmy. Gdzieś Kira też sobie z kimś walczy, chyba jej nie idzie za dobrze. Ja muszę tych zwykłych przeciwników trochę pokonać, tak żeby nabić sobie adrenalinę, bo tego mi brakuje teraz strasznie. Okej. Okay. Come on. Dobra, okej, okay, świetnie. Już trochę obrażeń więcej zdaliśmy dla Puki też. Kurde, gnojki mają tarcze. Tak denerwuje. Dobra, okej. Okay. Au, znowu Puka mnie złapała. No cóż. Au. Zabolało, ale okej, okay, już lecimy dalej. Aż come on! Ja pierdzielę, dobra, może pomóżmy dla Kiry. Ja ciągle będę mówił na nią Kiara, no bo ma te A tam w imieniu swoim i po prostu ciągle zapominam poprawną wymowę. Dobra, okej. Okay. Wycięty. Puka już też prawie. Padła. Tam gdzieś ktoś w ogóle jeszcze do nas strzelał z dystansu. Co, ja pójdę sobie tam, wyeliminuję tego przeciwnika. Okej. Okay. Puka mnie goni, ale to nic. Na szczęście nie trafiła. Dobra. Tutaj sobie zeskoczmy. Gdzie ta puka? Tu puka. Puka, umieraj. Dobra. Dobijmy. I świetnie, za chwilę powinniśmy to ogarnąć do końca. Okej. Okay. Dwójka, trójka jeszcze nam została. Jedna grupa jest gdzieś tam trochę dalej. No dobra, to musimy jeszcze do nich zeskoczyć, żeby ich pokonać.
Okej. Okay. Niestety nie byłem poza walką. No to trudno, będziemy musieli to zrobić normalnie. Nadepnijmy. I teraz też tak i nadepnijmy. I dobra. Udało się. Staw czoła przeklętej. No ona już raczej została przez nas pokonana. Ale musimy ją jeszcze dobić. Betrayed us. I curse you with all the powers of the moon. Your curses mean nothing. You drew back when we most needed your awful might. And now... The cursed is dead. She accused you of betraying the children of Danu. I was once one of them. How can this be? Deirdre warned me against them, but back then it seemed the only hope. You knew these people. Why did you not direct me to the Wren? They only wanted to use me. Distrustful and secretive, I never knew their true names or anything about them. A glen of great beauty lies on our road. Find me when you're ready, and I'll confess my errors there. No dobra, to będziemy musieli się jeszcze z Kirą spotkać dodatkowo. I trzecie dziecko Danu zabite. Spoko. Członek zakonu zlikwidowany. Zajebiście. I mamy też pierwszą wskazówkę na dęba. Okej. Okay. Spoko. Plus na jelenia. Dobrze. Zbadaj placówkę handlową w Ardamel. Czy ja już przypadkiem jej nie mam? Nie. Ona musi być gdzieś indziej. Pewnie tutaj. Na północy. Gdzie się mamy spotkać z Kirą? O, daleko. Dobra, ale tutaj też, co ciekawe, mamy jakiś pis ekwipunku do zebrania, tak więc chodźmy to od razu zebrać. A, widzę, że nie jest to zbytnio trudne dojście. Po prostu tutaj mamy też kolejny skrwawiony bursztyn, który się nam na pewno przyda. Czy jakiś artefakt? Tam jakiś artefakt aż jest. No dobra. To pobiegnijmy po niego, później idziemy zrobić tajemnicę, a później pewnie dziabniemy sobie quick travel i idziemy porozmawiać z Kirą. Ona ma nam wyznać jakieś swoje przeszłe błędy i powiązania z dziećmi Danu, bo jak się okazało, ona gdzieś w pewnym momencie była wspólnie z nimi, jakby sprzymierzona. Z braku lepszego słowa, po prostu do nich należała, tak? Gdzie to jest? Dobra, tu już gdzieś niedaleko. W sumie nie musimy jechać chyba na tą górę, wystarczy, że ją objadę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu też gdzieś jest ten najazd do zrobienia. Żeby fajnie było ogarnąć, zobaczmy. Okej. Okay. Musimy jakoś wejść tutaj, ale pod ziemię. Pytanie gdzie? Tam gdzieś, dobra. Spoko. Już widzę mniej więcej jakieś przejście. Ono tutaj gdzieś powinno być. Tu mamy jakiegoś wielkiego ptaszora, któryś trochę pobagował. I proszę bardzo, mamy wejście. Bam, bam. Okej. Okay. I zobaczmy. Okej. Okay. Wybuchło mnie trochę, ale to nic. To jest jedna skrzynka, ale to nie wszystko. Okej, okay. Tutaj mamy też ten oto coś. O arcykrólu jakimś Irlandii poprzednim. Spoko. Zbierzmy to. To jest nam potrzebne do odblokowania tej zbroi, która jest w Dublinie chyba. Czy ogólnie ta jedna, gdzie tam trzeba było 7 jakichś rzeczy zdobyć i ona się znajduje tutaj. To musimy sobie ogarnąć. W ogóle ten nadal jednej tajemnic nie zrobiłem, też by dobrze było zrobić. A tutaj to już w ogóle w pizu tajemnic nie zrobiłem tak naprawdę. Zrobimy sobie ten najazd na pewno, później tą tajemnicę, zanim jeszcze do Kiry pójdziemy ogólnie. Tak więc chodźmy się tym od razu teraz zająć w tym momencie. I to też nam zapewni jakieś upgrade'y, czyli pewnie wrócimy do Dublina, jak tylko sobie to najedziemy. Plus pójdziemy ulepszyć trochę naszych posterunków handlowych. Przede wszystkim ten, w którym produkują się te rzeczy, których mogę mało przechowywać, bo to by się przydało. Po pierwsze zwiększyć produkcję, po drugie zwiększyć miejsce magazynowe, a właściwie to w odwrotnej kolejności to zrobić. Tak naprawdę. Dobra, czy to już jest odpowiednie miejsce, czy to już mogę zacząć najazd? Nie. Okej. Ale teraz chyba mogę, tak? Dobrze. Zacznijmy w takim razie najazd. My trochę od dupy strony. Także przez chwilę... A, będę sam, ale mnie nabili.
Niemiłe to było. Dobra, szybko tego pana wytnijmy. O, pan we mnie tarczą rzucił któryś. Nie wiem który, ale dobra. Au, nadepnij go. Okej, gdzieś mamy jeszcze wpis do łuczników. Całymi selwami wal... Jezus Maria, ale wkurwiający przeciwnik gdzieś tu jest. Mnie strasznie łatwo kładzie. Szkoda, że ich tutaj tak dużo jest naraz. O wow, jeszcze nie trafiłem, serio. Tym atakiem. Bardzo niedobrze, ale dobra. Jeden przeciwnik już, teraz weźmy tego włócznika. Ogarnijmy. Na szybko, dobra. Nice, już chyba przyszli tutaj trochę do pomocy, tak, świetnie. Bardzo dobrze, że już nie walczę sam. Au. Jak mnie rozsadziło. Weźmy tego wodza szybciej, pokonajmy jakimiś mocniejszymi atakami. Dobra. Zajebiście. I w ogóle rozejrzyjmy się już za jakimiś bogactwami, bo jedno jest gdzieś tutaj. I łucznik, co ciekawe, tego pilnuje. Także chodźmy szybko mu sprzedajmy. O właśnie. Potężny atak. Ktoś mi przyjdzie tu, pomoże to otworzyć. Oj. Teraz poproszę. Dawaj, dawaj. Ktoś tutaj. Bardzo poproszę. Super. Ile jest zasobów z takiej jednej skrzynki? Nie wiem, bo gra tego nie pokazuje. Okej. Szkoda. No ale trochę na pewno, także na upgrade na pewno będzie. Nie wiem, czy na wszystkie. A, 70 aż, okej. To bardzo fajnie. Fajnie, że tak dużo. Okej. Ale teraz tymczasem dalej przed siebie. Tutaj też mamy kolejne zasoby. Możemy przy okazji trochę strzał sobie uzupełnić. Jak tutaj się dostać tędy? Pomoże mi to ktoś wyważyć, bardzo poproszę. Dobra, mamy kogoś, świetnie. Także pchaj. Pchaj, mordeczko. Okej. Kolejne zasoby w placówkach zdobyte. Tutaj też gdzieś mamy kolejne. Tutaj jeszcze dosyć sporo przeciwników dalej walczy i ktoś nam padł przez to. O, czemu nie ten? Nie mogłem na niego zaskoczyć. Ale lipka. Za wolno nacisnąłem po prostu. Dobra, tego pobratymcę z włócznią szybko też pokonać, dobić. Okej. Tam kogoś musimy chyba podnieść. Ale wpierw ja bym zdobył bogactwo, tylko on jest gdzieś indziej. No dobra. To na razie chodźmy, zabijemy przeciwników wokoło. I podniesiemy naszego towarzysza. Wstawaj, mordo. Wiem, że dasz radę. Okej. I tutaj mamy treasure, tylko wpierw musimy elitarnego członka klanu pokonać. Dobra. Pomoże ktoś mi tu. Bardzo poproszę. Pomoże czy nie pomoże? Dobra, chyba póki tutaj są ci łucznicy, to nie bardzo ktoś mi pomoże. Czy może jednak? O dobra, ktoś mi pomaga, świetnie. To poproszę. Nice. Dobra, tam nasi sobie, mam nadzieję, poradzą z tymi łucznikami, ja cisnę dalej ogólnie. O, ktoś tutaj mocno dostał. Pierdol. Od przeciwnika i to tego. Się nie dziwię, gościu ma dwa długie miecze, także jest całkiem dowalony. Okej. Wstawaj, kolego. Fnafir? Nie wiem, jak ty się nazywałeś. Jakoś na F na pewno, tak mi się kojarzy, ale jak dokładnie to nie pamiętam. A podnieśmy sobie jeszcze tą skrzynkę, bo to są jakieś tam zasoby też do tych placówek. Odzież, spoko. Tu chyba na odzież nie mam miejsca. Także możliwe, że z tym sobie właśnie zapchałem skrzynię w ogóle, ale to nic. Wyważmy drzwi tutaj do tej ostatniej ekipy, która broni tego miejsca. Pomóż mi, koleżanko. Dzień dobry. Od razu tniemy ile się da. Ogólnie. Szkoda, że adrenaliny więcej nie mam. Trochę lipa, jeśli o to chodzi, a gościu jest całkiem mocny. Bez adrenaliny ciężko go będzie pokonać, także wpierw zabijmy jeszcze tego, żeby adrenalinę sobie nabić. Ona i tak mi się teraz cały czas podczas walki chyba nabija, ogólnie, także bardzo spoko. Ale nadal, no nie nabija się na tyle szybko, żebym mógł jej cały czas używać. Też tak, jest ok. Za chwilę gościu powinien paść. Jeżeli tylko, o właśnie, go trafię. Super. Tą skrzynkę też jeszcze możemy przeszukać. I oczywiście to, po co tutaj głównie przyszliśmy, czyli tą dużą skrzynkę. Zapraszam. Wyważ mi to, Eivor. Okej, świetnie. Dobra. I na jest ukończony. Opactwo. Klonfred. Okej, zostają nam dwa bogactwa w tej lokacji, spoko. Ale teraz pociśniemy sobie do
tej tajemnicy. O, możemy sobie dziabnąć quick travel, myślę. Czemu nie? Zawsze to będzie kapeczkę bliżej. Nie jakoś tam bardzo mocno, ale... ale będzie, myślę, ok. Także poczekajmy chwilę, zaraz ściągniemy kaptur, bo nam będzie trochę tutaj, myślę, przeszkadzać. Ściągaj to, Eivor. I zeskakujemy. Wow, ok, trochę się animacja, mam wrażenie, lekko zbugowała, ale to nic. Dobra, tak więc do tajemnicy udajemy się w takim razie. Dawaj, koniku, chodź tu, zapraszam. Dobra, świetnie. Jestem ciekaw, co to będzie za tajemnica. Ogólnie tych tajemnic jakoś bardzo mało znalazłem, bo je się oczywiście bardzo ciężko znajduje, dlatego że po prostu trzeba być bardzo blisko nich, żeby nam się pokazały ogólnie, co nie jest zbytnio fajne, ale dobra, jesteśmy na miejscu i mamy jakąś kolejną próbę. Dużo tutaj wybuchających rzeczy, trzeba będzie uważać, żeby tego przez przypadek nie niszczyć. Tak więc dobra, tutaj po prostu czeka nas walka z druidami ogólnie. Także lecimy, elitarny druid ognia. Jeżeli go pokonamy w pierwszej kolejności, będzie fajnie, bo przynajmniej nic nas nie podpali. Tamtego sobie zabijemy, wysadzając to, albo i nie. Czy dobra, przynajmniej w niego poszło, a nie w cokolwiek innego. Tak więc szybko poróbmy to. Au, chciałbym go nadepnąć. Dziękuję. Świetnie. To są bardziej zwykli przeciwnicy, więc trzeba trochę ponabijać adrenalinę, myślę, na nich. Niekoniecznie wykorzystywać jakieś te zwykłe ataki. Au. O, dobra, tu mamy jeszcze tego chyba jednego mocniejszego ognia. Tak więc szybko go sobie weźmy, zabijmy. O, właśnie. Nie widzę jego, no, niestety, paska zdrowia, ale okej. Okay. Udało się go pokonać. Gdzie jeszcze? To wszystko, nie? Okej. Okay. Przynajmniej ta próba była szybka. No dobra. To z tych rzeczy, które gdzieś tutaj miałem już zaznaczone, to wszystko, ale jak widzicie, sporo rzeczy nie zrobiłem. Trzech tajemnic, jednego artefaktu, dwóch bogactw. Jedno bogactwo mamy tu i tutaj też coś może ogólnie być, bo tu nas nie było za bardzo. No ale to gdzieś tam jeszcze popatrzymy sobie. Może kolejny odcinek zrobimy taki na maksowanie tego wszystkiego. A tymczasem chodźmy, spotkajmy się z Kiarą, porozmawiajmy z nią, zobaczymy, trochę nam ona opowie o swojej przyszłości. A później, nie wiem, pewnie wrócimy do króla Flana, żeby zobaczyć, jakie są jego dalsze plany. Ewentualnie będziemy dalej po prostu polować na kolejne dzieci Danu. Nie wiem jeszcze tego. Tutaj na szczęście możemy zeskoczyć. I Kira powinna czekać gdzieś już tutaj niedaleko. Wow, aż się trochę gra przebagowała tutaj, jak zeskoczyłem. Dobra, i ona czeka na nas tutaj przy wodospadzie. My trochę ją od tyłu zejdziemy. Witaj, moja droga. Jestem cała mokra dla ciebie. XD. It is beautiful. I used to wash away my cares and pain in this pond. Would it be all right if I... Of course. As a young girl, when the Christians cleared the forests of druids, I fled and stumbled on this spot. How would I survive? My friends, the world I knew. Soon, I turned to the children of Thanu. At first, they pledged simply to keep the old ways alive. Then, one by one, druids turned to dark rituals. Then they turned to worse. Yes. Jedna rzecz. Czy ja mam, kuźwa jego, mać jakąś cenzurę włączoną? W tej grze coś takiego było, nie? Jakieś takie opcje. Tylko nie mam żadnego pojęcia, gdzie. Ale jakby... Wait. Nagość jest włączona. Wait. Teraz jest... Dobre pytanie. Jakby... Ja to rozumiem, nagość włączona, czyli teraz powinna być. No, generalnie Kira tak naga dla mnie nie jest. Ogólnie. Ta scena wyglądała co najmniej dziwnie, bo ona się kompletnie nie rozebrała, tylko została w bieliźnie, ale dobra. Kontynuujmy. Even murder. I disavowed the children and now pray for their destruction. A high druid spoke of some sort of awful might. Fantasies. An ancient fable of a people long lost. The druids are now dispersed without a champion. You have King Flann. My hopes are placed in him, but am I a fool? He has no deep love of the past. He hopes to build a new Ireland. He pledges that my people will be part of it. But once he's king, storms will come. I cannot know where he will take refuge.
You are no fool. You and I have been through much together. We came near death. I would like to celebrate life. Is this why you brought me to this place? 'Tis a lovely glen. Perhaps we could pass some time here. No, oczywiście. I would like very much to pass some time with you. I lovely. Lovely indeed. Nie wiem dlaczego, ale bardzo ta scena przypomina mi scenę z Wiedźmina Dwójki z Triss. O, serio zostawiła nas? Niemiło. Bardzo niemiło. Tak bez słowa, no dobra, zostawiła nam jakiś liścik zapewne. Liścik od Kiry. Eivor. Spałaś tak słodko, że nie miałam serca cię budzić. Wybacz moje zniknięcie. Spotkanie z dziećmi Daniel przypomniało mnie o ciężkich czasach. Muszę spędzić trochę czasu w samotności, Kira. No dobrze, rozumiem. Jak najbardziej to rozumiem. No dobra, mam jeszcze chwilę. Też dwa punkty umiejętności dostaliśmy. Tak więc sobie to zobaczmy. W takim rozrachunku. O, możemy sobie kupić to. Kiedy zbliża się śmierć, walczy z narastającą furią. Zdawane przy ciebie obrażenia zostają wraz z ubytkiem zdrowia. Bardzo fajna rzecz, przyda się. A jeśli chodzi o zadanka, co my tu mamy? Wyprawa na północ, pomów z Flanem. Okej, czyli tak jak myślałem, będziemy się tym zajmować. W bazie danych też nowy wpis się nam pojawił. Pieśń Kiry o Flanie. Okej. Czemu teraz właśnie to dostaliśmy? Nie wiem. Mamy też nową frakcję. Akolici druidów, okej. Spoko. No to jacyś ci niżsi rangą, po prostu druidzi. Dobra, tą okolicę mamy tak naprawdę zeksplorowaną i tu zaraz mamy ten zamek, w którym aktualnie przebywa Flan. Tak więc chyba po prostu pójdziemy z nim porozmawiać, albo nie. Na koniec tego odcinka to my idziemy ogarnąć Dublin i wszystkie te siedziby handlowe i tak dalej. I może tego zacznijmy. Tutaj mamy to rozbudowane, ale tu nie mamy. O właśnie. Szybka podróż w takim razie. To jednak nie ubrania, to jakieś te tam inne rzeczy. Na to nie mamy więcej storage'u. Chyba. I to sobie pójdziemy rozbudować. Tak, bo tu jeszcze jednej placówki... Czy tu jeszcze jedna placówka była? Zaraz, chwilę. Muszę spojrzeć na mapę. W każdym razie ogarniemy sobie to na pewno teraz te jakieś upgrade'y. A, o tu, bo tu jeszcze mamy. Ale nie, zobaczmy chwilę tutaj. O, i tak mamy to już na maksa. Dobra, ale tak, na pewno sobie rozbudujemy tutaj magazyn. Czy to jest magazyn? Chata robotnika, na razie może nie. Wpierw magazyn. Czy tu będzie magazyn? Magazyn, proszę bardzo, zbudujmy go. W takim razie. I zastanawiam się, czy też właśnie tą chatę robotnika. Chyba tak. Wtedy już mnie nie będzie stać na żaden inny upgrade. Ale myślę, że lepiej jest tak je równo w miarę ulepszać. Bo te pozostałe upgrade'y, które mi zostały, to na te, wiecie, rzeczy, jakieś tam pierdoły do regeneracji siebie, na strzały i zasoby, to tam takie bez szału. I zdecydowanie musimy iść do Dublina, wydać te wszystkie nasze rzeczy, bo się nam będą po prostu marnować. Także szybka podróż do portu, idziemy w takim razie pomówić z Azar. No i zobaczymy, co tam dalej. Co tam dalej się nam odblokuje, bo pewnie podbijemy renomę Dublinu, mamy całkiem sporo tych wszystkich itemów, także to nie będzie raczej problem, wydaje mi się. Tylko musimy kawałek przebiec, oczywiście tutaj do naszej handlarki. Też co ciekawe, mamy nowy list tutaj do przeczytania w naszej kwaterze. Sobie to od razu luknijmy, co my tu mamy. Ciekawe od kogo? Pieśń o Karlosze, czy jakoś tak. Okej. No dobra. Czy to jest... Tak, to jest od Kiry. O proszę. Czyli dlatego chyba to dostaliśmy jako wpis. No dobra. Spoko. Teraz tak, gdzie się do Azar szło? Tędy się do Azar szło. Tak więc chodźmy z nią pogadajmy. W
W takim razie zwiększę renomę Dublina do 4. poziomu. Oczywiście taki jest plan. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Uważajmy, żeby z nią nie pogadać, tylko żeby wziąć rzeczy ze skrzyni. O, właśnie. Super. I teraz z nią pomówmy. Ah, Eivor. A welcome vision for my eye. Azar. We are good friends now. Ah, let me guess. You wonder how I lost my eye. Such a loss is a badge of honor among the Norse. Not for me. I told you of my partner, Konstantinos. Betrayal was not enough for him. In his fury to take all I had, his men beat me, left me for dead. They slew my family. I survived, but not in one piece. I'm sorry. I did not mean to bring up a painful past. You are my friend. It is best you know. No dobra, ale teraz o mniejszych rzeczach, o handlu pogadajmy. Care to indulge in profitable commerce? Co, lecimy po kolei, nie? Tym bardziej, że tego mamy w pizdu, to możemy podostarczać. Chociaż weźmy jakieś te może bardziej intratne rzeczy. Ogólnie, czekajcie, gdzieś pewnie na samym dole one będą, nie? Jakieś te takie najbardziej hardkorowe. To weźmy te najbardziej hardkorowe, zróbmy. Ogólnie. Póki mnie na nie stać. Tutaj też mnie jeszcze będzie stać, spoko. Dobra, tutaj też jeszcze mnie stać. Nie mam już rogów. Możemy podostarczać, co tam jeszcze mogę. To dostarczmy ogólnie. Tutaj jeszcze jakieś też rzeczy. I dobra, tu jeszcze mogę odzież. I okej, spoko. Myślę, że całkiem srogo podbiliśmy tą renomę, zobaczmy. We'll close the books on that. Always a pleasure. Dobra, nie dostaliśmy upgrade'u jeszcze, ale niedużo nam brakuje, czyli gdzieś tam za 2-3 odcinki znowu tutaj wrócimy, żeby to ogarnąć i wtedy już pewnie Dublin będzie na 4. poziomie. Tak czy siak, na tym ten odcinek kończymy, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.